Witam wszystkich, tu Lawoscore i zapraszam na Zagrajmy w Kotor. Dzisiaj będziemy zwiedzali dalej ten piękny budynek, to piękne miejsce, które się nazywa Dreżdę. Oraz spróbujemy dostać się do Akademii Sithów, którą tak wszyscy wychwalają, że można robić co się chce z ludźmi. Okej, Lurze, dobra, Rodianin. Tak, tak, przyleciałem właśnie tym statkiem. Mrocznym Jastrzębiem. Lurce, nie wiem nawet jak to wymawiać i nawet nie będę się starać. Tak, co od nas ten Rodianin chce, to zawartość pojemnika, który pokazywałem kilka odcinków wcześniej. Znajduje się on tam, gdzie trzymane są nasze zapasy żywności. Przyprawa. Masz na myśli melanż z Dune? Patisa! Co za język. Tysiak, może być. Czerwony 47. Myślę, że mogę tym się zająć. Zwłaszcza jeśli będę mógł wrócić szybko do statku. Dobra, czyli wrócę do statku i zobaczę, o co chodzi. Tylko pokazać, to jest właśnie miejsce z zapasami żywności. Musimy, odkąd znamy kod, możemy otworzyć ten pojemnik. I mamy tajemniczą przyprawę, czy cokolwiek to jest. Mam po prostu melanż, a melanż jest fajny. No, czyli wracamy z powrotem do tego Rodianina. W porządku, z powrotem u specjalnego biznesmena. Tak mam. 1000 kredytów, zobaczmy. 1500. Okej. Tak, i on oferuje nam więcej misji związanych ze szmuglowaniem towarów. Tak, dostarczanie czegoś, haha. No i całkiem jest zasumka 2000. Okej. I Kar dostał poziom, jak miło. No, wcale nie miał tak mało zręczności, jednak tak, budowa przyda się. Standardowo. Tutaj myślę, że dam mu... Błędem moim było to, że nie dałem nikomu w tej umiejętności implantów. Naprawdę to był poważny błąd. No cóż. Kajtas powinien mieć ile? 200? No 208. Okej. Okay. Najpierw zajrzymy do kantyny, w której niestety nie ma żadnego zespołu umielającego czas. Nic nie ma kompletnie, tylko ludzie, którzy nawet nie siedzą. Nie. Wasza kantyna zsia. Tak. O, ot tak sobie ktoś umieścił stówę w jakimś pojemniku. Proste. Tak, i to właśnie z Miką mieliśmy rozmawiać. On oferuje nam specjalne bronie. Tak, i to jest właśnie wyjaśnienie dla was, dla tych, którzy utyskiwali na to całe rozpoznawanie nas przez losowe osoby. Właśnie oni wcześniej nie wiedzieli, kim my jesteśmy, dopiero teraz się dowiedzieli. Chociaż to także rozumiem, o co wam chodzi. Rozumiem, że to trochę naciąganie wygląda, że i pewnie mi także to przeszkadzało, kiedy kilka lat temu pierwszy raz w to grałem, ale no, nie jest to aż tak bardzo niezręczne. Okej.
Zobaczmy. O, to akurat wezmę. Nie jestem pewien, jak mi pójdzie z jedną walką i właśnie dlatego tyle wykupuję tych najmocniejszych medykamentów. Zobaczmy. Ten pancerz nie wydaje się taki dobry. Już obrony. No to jest całkiem niezły. Co tu jeszcze masz? O, ta jest całkiem miła maska. Jednak nadal potrzebuję biegłości w pancerzach średnich. Ale właśnie dodaję nam także do rzutów obronnych, co jest całkiem niezłe. Te rękawiczki bardzo się przydadzą, jeśli ktoś nie inwestował w siłę, na przykład ja. Jednak ja atakuję mocą. Zobaczmy zręczność. Nawet jeśli bym chciał dać Kanderusowi, to on nie ma wymaganej biegłości. Plus 4 do budowy, całkiem niezłe, jeśli ktoś nie ma tej rzeczy. Oraz tak. Oraz luneta, którą wezmę. I no, także te prototypowe tarcze są niezłe. Ale nie sądzę, że będę ich potrzebować. Oraz nienawidzone przeze mnie karty do pozaka. Tam dalej stoi gracz, tak, Tol Apkar. On gra w pozaka, jeśli ktoś się interesuje pozakiem. Ktoś się interesuje pozakiem? Okej, my teraz wychodzimy z Dreżdę oraz kierujemy się do Akademii. Piękny widoczek. Tam dalej jest Akademia, jednak tutaj jeszcze da się chyba ograbić kilka rzeczy. Oczywiście. No, nie jest to taki staw godny uwagi. Chyba po drugiej stronie jeszcze jest. Złaś. Okej, to nie było akurat godne uwagi. No, w każdym razie. Mam pierwszą osobę. Niestety nie pamiętam jej imienia, ale to jest właśnie przyjaciółka biednej, zabitej przez nas. Znowu luka w pamięci. Właśnie tego ostatniego towarzysza opcjonalnego. Ja niestety go zabiłem i właśnie jej przyjaciółka uciekła do Akademii Sithów. Chyba została Sithem, nie wiem. No? A. Okej, Duhani. O, Belaya, dzięki, że się przypomniałaś, kobieto, dzięki. Tak, i nie można niczego zrobić, żeby z nią nie walczyć. Nawet ta opcja perswazji udała mi się chyba pierwszy raz i możecie próbować, jeśli nawet macie ten sam poziom perswazji. To czasami działa, czasami nie, ale to, jak widzicie, tylko daje dodatkowy dialog, czy dodatkową linijkę. Dobra, Belaya. Siła zemsty. O, proszę cię. Żartujesz sobie? Siła zemsty. O, ran. Mogę? Dziękuję? Nie. Strzel jej w gębę. O, bolało. Siła zemsty, o rany. Okej, mamy pancerz. Echani. Zobaczmy. A, może być. Niestety nie da się go ulepszyć, co już jest trochę gorsze. Tu mamy drugiego z ważniejszych studentów, jakim jest Mekel. Zajęty w czym? You must be very sharp to possess such an astute sense of perception. Yeah. Obviously death, however, since I asked you to leave. Good. Okej. Okay. Ci zaś ludzie są... chyba nie wiem. No tak, oni mają nadzieję, że zostaną wpuszczeni do Akademii i nie pamiętam, czy...
Chyba trzeba z nim najpierw zagadać. Tak, oni próbują dowieść swojej wartości, by wejść do Akademii. I jeśli chyba zagadamy drugi raz z Mekelem, to dowiemy się, że Mekel po prostu z nimi się bawi. Sweet. Cześć, nawet nie chcę zjeść oferowanego przez nas żarła.